Ara ararauna, zwana również arą zwyczajną, jest papugą pod każdym względem nadzwyczajną. Nazwa chyba myląca, dlatego że te piękne ptaki pod każdym względem, zarówno wyglądu, jak i charakteru, sposobu bycia, są absolutnie papugami nadzwyczajnymi. Mają bardzo szeroki zakres występowania. Są obecne poprzez Amerykę Środkową aż do Argentyny. Wspaniała, wielka, bardzo kolorowa, o niesamowicie przyjaznym charakterze. Począwszy od wypraw Kolumba, obecna w Europie. Ale w ostatnim okresie, ze względu na fakt, iż zaczęły się bardzo dobrze rozmnażać, odbywają nawet 3 do 4 lęgów rocznie w licznych hodowlach na terenie całej Europy i w związku z tym są coraz bardziej popularne. Wielu obawia się, dlatego że jest to duży ptak z ogromnym dziobem, potrafiący być czasami głośnym. Tym niemniej jednak właściwie prowadzone są naprawdę wspaniałymi towarzyszami. Bardzo związują się z ludźmi, bardzo przywiązują do swoich opiekunów i wbrew pozorom są ptakami znacznie cichszymi aniżeli wiele innych gatunków papug. Nabywając ararauny, pamiętajmy, że jest to zakup prawdopodobnie na całe nasze życie. Są to ptaki bardzo długowieczne. Znany jest przykład papugi, która należała do Churchilla i żyje już w Wielkiej Brytanii nad 100 lat. Ary ararauny są bardzo atrakcyjne, ponieważ są duże. Osiągają nawet 1 metr długości, bardzo kolorowe. Jednocześnie są niesamowicie łagodne. Zaprzyjaźniają się z psami, kotami. Są bardzo polecane jako towarzysze dziecięcych zabaw. Ary uważane są za najbardziej inteligentne ptaki. To nie przekłada się na ich zdolności naśladowcze, ponieważ mają je zupełnie przeciętne. To znaczy powtarzają pojedyncze słowa, krótkie zdania z takim typowym papuzim akcentem. Tym niemniej jednak są one zdecydowanie najbardziej inteligentne spośród papug. Zapamiętują wszelkiego rodzaju sytuacje, rozpoznają nawet po wielu, wielu latach osoby. Są jednocześnie bardzo łagodne, a jeśli we właściwy sposób będzie się z nimi postępować, nie staną się papugami, które mają skłonność do dominacji, do podporządkowywania sobie domowników. I mimo, że te ich dzioby wydają się ogromne, że wzbudzają pewien respekt, to są to papugi, które naprawdę nadają się wspaniale, nawet jako towarzysze zabaw bardzo małych dzieci. Ktokolwiek widział przelatujące nad dżunglą o świcie ararauny, majestatyczne, jednocześnie wydające podczas lotu charakterystyczne, tak jak nasze dzikie gęsi na przykład, odgłosy, ten będzie pod wrażeniem na pewno tego ptaka do końca życia.